Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie na naszym kanale. My w ciągniku. Lokalizacja w sumie podobna jak ostatnio, także co robimy? Cmentarz. Znowu cmentarz. Znowu cmentarz. Świetna lokalizacja i to pole właśnie po lewej stronie z widokiem na przyszłość. Na przyszłość. Także co robimy? Jedziemy na działkę z rębakiem. Także my tam troszkę gałęzi mamy. Zębak swoje zrobi. Pociacha. Pociacha. W sumie tam się już bardzo dużo zmieniło. Zmieniło, także dzisiaj Wam pokażemy co nieco na działce. No, mamy nawet Nikusia, jest im nasza gwiazda. On również się szykuje do odcinka, poprawia łapki. Także my korzystamy z pogody. Dzisiaj jest troszkę chłodniej, pomimo tego, że w kalendarzu mamy już maj. Ale wczoraj deszcz padał, więc trochę mokro jest. Tak, wczoraj padał. Dlatego Nikoś ma mokre łapki. Tak, zgadza się. Troszkę się upaprał, więc dlatego też mam kurtkę na kolanach, aby mnie za bardzo nie pobrudził. Stąd też dzisiaj decyzja wspólna, że o wyjeździe na działkę. Że lecimy na działkę. Rębaczek jest z tyłu, za nami. Także co? My nie będziemy przedłużać. Widzimy się na działce. Widzimy się na działce. Zobaczcie to. Nie ma domu. Nie ma domu. Nie mamy gdzie mieszkać. Tak się prezentuje działeczka z przodu. Teraz tylko zbiórka na dom. Tak, zbiórka na dom. Tak, rewerka już kręci. Spokojnie, co ty taka wyrywna? Bo tu jest bardzo nierówno. No patrzcie. Zejdziemy z tej strony sobie. Tutaj mamy gałęzie. W sumie to nie jest nasz pierwszy wjazd na działkę. Ostatnio tylko już, któryś tam już. Któryś. Także z rybakiem już działałyśmy. Ale niestety dzień jest zawsze za krótki. Stąd też zawsze roboty zostaje. Werka parkuje. Gasimy na razie. I wysiadamy. Bierzemy rękawice Nikusia. Rozkładamy rębak. I działamy. I działamy. Ja nie mam. A szkoda ci teraz. My już działamy. Werka, operatorka, rybacza. Także kolejną kubkę już zdążyłyśmy z drzewem zrobić. Znaczy z drewnem. Było drzewo i nie ma drzewa. Stało nam się i w sumie trochę tam. To tak niepozornie wygląda, ale naprawdę robotę zrobimy. Tutaj mamy te ząbki. Wystarczy rzucić. Wszystko nam wciąga, także oczywiście trzeba zachować ostrożność. Zobaczcie tylko jak ładnie idzie nasz rybaczek z firmy Remen CIC Technology. O, ale teraz będzie. Poszedł jak zły. Dodamy oczywiście tą wersję z taśmy ciągiem. Łatwy załadunek do worku. I zobaczcie jaki zestaw. Przy małym smerfie mamy rębak. Więc od razu na szybciutko gotowy materiał. W piecu był materiał ten testowany.
także naprawdę robi to robotę. Patrzcie, jak ładnie. Super, super. Pogoda nam się poprawiła, bo z rana naprawdę było chłodniej, teraz już troszkę czasu minęło. Piękne słońce. Werka tutaj działa. Mamy kawałki śniegu. Co można zresztą zauważyć. Większe, mniejsze, ale mieszczące się właśnie w tej odchyłce, do której jest wyprodukowany rembak. Mamy akurat model R120. Ty naprawdę zrobiłeś postawę widzimy. No właśnie, jak mówiłem, trzeba uważać, bo można dostać nie z liścia, ale z gałęzi. No, werka produkuje. Wszystko profesjonalnie, cięte. Także ja dołączam do werki, aby jej pomóc. Zobaczcie, chwila, moment, kolejny worek jest już zrobiony. Oczywiście nie to, że zrobiliśmy z całej działki jeden worek. Drzewa mamy sporo, ojejku, sporo mamy już naciętego, nałupanego. Także tak się to prezentuje. Mamy różne kawałki o różnych średnicach, mniejszych, większych. To, co oczywiście zyskaliśmy z naszej działki, będzie oczywiście w piecu palić. Trzeba zachowywać oczywiście ostrożność, aby nie dostać, nie z liścia, ale od gałęzi. Więc co, składamy się zaraz. Ogólnie tutaj mamy takie zabezpieczenia, to się podnosi, łańcuszek się zapina i w ten sposób się składa dany rębak, także nie ma tutaj niczego takiego, wiecie, złożonego, proste, polskie przede wszystkim, czerwone, ładne. Patrzcie. Ale dobre, co tu będę reklamować, jak to jest? Patrzcie, produkt sam się broni. Także naprawdę z rębaka jesteśmy mega zadowolone. Możecie sami to naocznie zobaczyć, bo tu nic nie da się przykombinować. Jest pięknie połupane drewno. My oczywiście mamy kilka bigbagów już na przyczepie. Ten oczywiście worek do reszty dołączy. A my co? Odwracamy się. Mamy 0,5? Co my mamy? My siebie mamy. Gdzie ta nasza gwiazda? Poleciała na sąsiadki? Tutaj jest. O, oczywiście mówię o naszym piesku. Mamy naszą gwiazdę. My oczywiście mamy jeszcze sporo obowiązków na gospodarstwie, także tak wyglądał nasz poranek tutaj na działce. Rozpogodziło... Ojejku, Słoneczko świeci. Rozpogodziło się, słoneczko świeci. Także my ładujemy worek, jak już wspomniałam, i wracamy na gospodarstwo do naszych kolejnych obowiązków. Mamy nadzieję, że film Wam się spodobał. Że byliście z nami do końca. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby komentujcie, lajkujcie. Na bieżąco, żeby być. Także do następnego odcinka. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Buźka. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. O. Ale on śliczny. Ty, słodziacku, ty. Wtedy tu mi się mówi pa, pa. Dancing in your halo.
halo.